Lotnisko, nie lotnisko. Pieniądze można wydać, jak widzicie. Bez żadnych rewelacji. Jedziemy. MGM, a nie zachęcają do boksu, czy do boksu, ale zimno, jak na Las Vegas, bardzo zimno, 10 stopni Celsjusza, jak na Chicago normalnie, więc przerażony raczej temperaturą nie jestem. Zobaczymy, czy przez 30 sekund zobaczymy chociaż jedną reklamę. Przekonamy się. Next time. Tutaj za 48 godzin odbędzie się. Idziemy na spotkanie. Przestrzenie, jak widzicie, nienormalne. Dokładnie policzyłem. Od hotelu do dojścia na konferencję 19 minut w tym samym hotelu, a ja chodzę szybko, niektórzy mówią nawet, że bardzo szybko. Tu jest ciąg dalszy, jak to wygląda. Mamy konferencję prasową, a to w ogóle jest dobry pomysł. A tutaj mamy tak zwany radio roll, czyli wszyscy, którzy coś robią na internecie, którzy coś robią radiowo, siedzą tutaj. Nie oglądaj szefa. Tak to właśnie wygląda, przechodzą ze stanowiska do stanowiska, także za 16 razem już absolutnie wszyscy wiedzą, co jest grane. Widzimy się po biurze prasowym. Kończyliśmy ważenie. To co by tutaj jeszcze można przyuważyć ważnych ludzi. Sporo jest. Materiałów jest bardzo, bardzo wiele. Będą pisane, dodawane. Jest to Rafał. Hello, hello. Słynna teczka. Się prasuje, panowie pilnują. Jest taki zwyczaj, że przyjeżdżają ci, którzy chcą być znani. Na przykład ten bardzo poważny gentleman, podobno nowy mistrz świata z Filadelfii, człowiek przekonany się. Tutaj znacie słynnego ojca mistrzarza, którego nie jestem do końca przekonany, ale niedługo zobaczymy, co jest warty. Chodzimy tak w sumie na luzie, nie robimy nic specjalnego, bardziej pokazujemy wam, co się pokazuje, bo dwóch nas nie jest, czemu przez wy mówię, jak to wszystko wygląda. Tradycyjnie oglądamy, co mamy do zaoferowania, jeśli chodzi o sprzęt. Tradycyjna z plakatu, której nie lubię, bo King Kong wygląda rzeczywiście jak King Kong. Waga super ciężka. Deontay Mr. Wilder, z przodu Wilder. Still heavyweight champion of the world. Jak widzicie, nawet nie jest używane WBC, no bo już się chyba pokłócili, bo nie będą mieli pasa WBC. To znaczy pas będzie, natomiast czerwone jeszcze są. O, mamy taką World Heavyweight Championship
To jest na to określone wydarzenie. Teraz próbujemy się dowiedzieć, ile to kosztuje, czy są bezcenne. How much are the t-shirts? They range from like 35. 35 and up? Thank you. $35 lub więcej. Słyszeliście sami, jak to wygląda. Sara Heavyweight Championship. Wider Ortiz. Los Angeles sweatshirts. Pewnie 65 albo więcej, bo zwykle takie rzeczy tyle kosztują. Ja wiem. Razy 4, nie? Chyba mamy. No to panowie, mamy na przykład taka koksuleczka. O, mamy King Konga. Za 430 zł. No nie, no to jest kupa pieniędzy. Trzeba będzie pewnie kupić, no ale... Bo nikt nie da. Myślicie, że to ktoś daje? Nie. No to każdy, że się zarabiają po 10 baniek, ale mieliby dać 3 koszulki na cele charytatywne, to by chyba ataku serca dostali. 42 razy by przeliczali. Taki mamy sweterek, też Wider Ortiz, przepraszam, sweatshirt treningowy. Tak to wygląda. A w ogóle tu jesteśmy przy Lwie. Jak widzicie, to będziemy robili wywiad z Witą Mielnickim. Jesteśmy przy Lwie. Może nawet wejdziemy. Namówimy Wito, żeby wszedł, później nas aresztują. Przynajmniej trochę oglądalności będzie. No bo to się liczy, no przecież ustalmy. Trzeba kogoś zaaresować, jakieś bzdury dać. Wtedy miliony klików i tak dalej, Wider Ortiz. Tak to wygląda. I mamy sprzęt słaby te koszulki. Powiem, że jak ja bym projektował albo wy, te koszulki Widera i Ortiza byłyby zdecydowanie lepsze. Zobaczę, może mają jeszcze jakieś inne dziesiątki. I oczywiście są również jeszcze takie czapki plus TNT Exchanger. Jeszcze tu TNT. Chciałem, mnóstwo ludzi w Polsce już nosi. Money. Przeważnie ci, którzy nie mają pieniędzy, noszą koszulki TNT. Albo money. Ci, co mają pieniądze, nie noszą żadnych koszulek. Przepraszam, nie, czapek. Przesadzam, ale wiecie, dokąd zmierzam. Rękawice Ortiz. Zapytamy się. Excuse me, how much are the gloves? Ortiz versus Wider. If you can check for me, appreciate it. Tam gdzie teraz panie. Tak to wygląda. 75. Thank you very much. $75 macie z pierwszej ręki. Razy 4, 4 razy 7. 280, 3 stóweczki. Jak pysk strzelił, za jedną czy za dwie? Za jedną. Rękawice Wider versus Ortiz. Nie wiem. Mało, dużo. Wpiszcie poniżej. Skończyło się marzenie. A tutaj do wyboru, do koloru. Floyd. Wider Ortiz. Więcej Widera. Przynajmniej lepszy wybór. Tamten wybór, który był ostatnio, który pokazywałem wam wczoraj w sklepie w hotelu, był słaby. Ten wybór jest znacznie lepszy. No nie wiem, możemy coś nagrywać. Zobaczmy. W nocy wygląda trochę lepiej. Wszyscy się patrzą na mnie, na jakiegoś psychicznie chorego, bo ja jestem w koszulce zwykłej, a tutaj kurteczki. To jest 10 stopni. Musimy mieć rozkład Las Vegas. Tam mamy Mandalay Bay. Ciągle moje ulubione miejsce tutaj, bez dwóch zdań. Tropicana. MGM Grand. Tak zwany South Strip. I południowa część tej ulicy, na której są wszystkie największe i najlepsze hotele. Park MGM schowany, Cosmopolitan. Tam gdzieś z tyłu Veracion. Trumpa gdzieś tam z tyłu widać. Tak to wygląda. Ja mieszkam po drugiej stronie, jak widzicie. New York is here. Moje ulubione. Za te pieniądze, które można kupić oczywiście. MGM Grand po tej stronie. Tak
to wygląda. Bye. Dziewczyny. Let's get one together. No, we're fine. We're fine, ladies. Thank you. Mnóstwo pani chce robić sobie zdjęcia ze mną. To jest podejrzane. Hello, ladies. Ja wierzę, że nas aresztują. Wykupicie mnie. Idziemy ulicą Nowego Jorku. W środku kasyna. Espresso Bakery. Nowy Jork to tak wygląda, nie wiem, Soho chyba. Kate. Kręcamy na dancing. Greenback's Deli, wiadomo. Jasne. Idziemy dalej. Nowy Jork, Sportsbrook, byliśmy. Bar at Times Square. Times Square to raczej nie są w stanie zrobić. I to jest trochę więcej, ale to było na Race and Sportsbook. Tutaj traci się fortuny. Zarabia się rzadko. Normalnie nie powinienem robić, bo w kasynie nie wolno używać wideo. Ale tak to wygląda. I will be there at all times. It's important that you listen to my commands. Any questions? Yeah, a few things pending that we discussed was just the rabbit punches. Please be very clear. Last fight, he got hit a lot of times behind the head. Sometimes it's intentional, sometimes it's unintentional. It's very just protect your safety and also the stiff arm. What we discussed is either got to put the jab out or put it in. You can't be measured. When you measure, you cannot touch. You can stick it out there, but you cannot touch and measure. You follow? You can't put the glove on the head and control him. But if you choose to stick it out there, that's totally on you. Okay, cool. Yeah. Okay. Okay? Any more questions? We're gonna sweat it. Fouls continue. When I stop the action and give that hard warning, that means at my discretion, I'm going to start deducting points. If I feel you deliberately commit a foul, I don't have to give any warning. I can take up to 2 points off your score. Now, when you're working inside, and this is important, you can stick your hand out to measure him, but you cannot rest it on him. If I see it, I'm going to stop it immediately. Same thing when throwing looping left or right punches. Keep your punches in front. We don't want punches to land or go behind the head, and we also don't want the cupping type punches that sometimes land. Be mindful of that. Now, in the event that you knock your opponent to the ground, and from all the excitement, you pop him while he's down, that punch could cost you 2 points, or the severity of that punch can be a disqualification. Same thing applies at the end of the round. The bell rings, it's heated, he throws a punch, you slip it, and you retaliate. It could cost you 2 points, or the severe punch could be a disqualification. I'm going to be there at all times. I just need you to listen and obey my commands, and we'll have a good fight. Any questions, sir? Understood. Good luck to Blessings. You. Thank you so much. Tak to wygląda. Tędy wchodzą. Dziękujemy PBC za zgodę na zrobienie tego wideo, bo normalnie tutaj z karabinami latają. Tędy wchodzą, ci wchodzić będą, nagrywam to jakieś, nie wiem, 45 minut. Przed. Tak wygląda droga. Z prawej po lewej stronie szatki. Nagranie szatni już zrobione. Instrukcji bardzo interesujących, powiem wam. To jest droga, którą idą pięściarze wychodząc do jednej z legendarnych hal Las Vegas, MGM Grand.
Oni wychodzą, to my też idziemy. A co? Tam ci pracujemy. Tak wygląda ta droga. Muszę wyłączyć, bo trwa walka. Yeah, my brother, bless you, thank you God for the support.